Kierunek Supercar Paddock, który jest dokładnie tam. Jedno z moich ulubionych miejsc na Goodwood. Chciałem Was zabrać teraz na spacer po jednym z moich ulubionych miejsc. To się nazywa, myślałem, Supercar Paddock. Widzimy jakąś Ultimę GTR. Jest ósemka od AC Schnitzera. No problem jest taki, że jest tu strasznie dużo ludzi, ale postaram się Wam pokazać to, co mogę. Mamy DBS-a, Volante. Wreszcie w kabriolecie, wreszcie bez dachu, ta sama V12, która była tu od zawsze. Obok najmocniejsze wcielenie Vantage'a, czyli Vantage AMR. Cały czas w strefie Astona będę się poruszał w najbliższym czasie. DB11 AMR, akurat z otwartą maską, widzicie, maska typu clamshell, otwierana do przodu. No to jest skurczysyn, on brzmi niesamowicie. Aston Martin Vulcan AMR Pro. Kawałeczek dalej, nie będę się tutaj wtryjał. Mamy reprezentację Zagato. Tych samochodów powstało po 99 sztuk. No niezwykle seksowne, wspaniałe w różnych wersjach nadwozia. Tu mamy coupé, tu mamy Vanquisha w kabriolecie. Tutaj, no wszystkie w tym samym kolorze, przepiękne. I tu Shooting Brake'a, miałem okazję takie auto ostatnio oglądać w Le Mans. Coś wspaniałego. Po drugiej stronie Lotusy, Evora, GT410 Sport, Exige Sport 410. Lotusy znane z tego, że są po prostu bardzo lekkie i świetnie się prowadzą. Mamy też Jaguara F-Type'a, S-Powera, najmocniejszą wersję. I obok BMW M8. O proszę, pierwszy raz widzę na swoje oczy M8. Będę miał okazję tym autem pojeździć niedługo we wrześniu w Portugalii, po torze i po drogach. No zobaczymy, jak będzie. Widzę dużo dodatków z karbonu. Jestem bardzo ciekaw wnętrza. Jestem bardzo ciekaw, jak jeździ w porównaniu do M850, którą miałem ostatnio okazję pojeździć, no ale idziemy dalej, bo tych aut tu jest jeszcze dużo. Continental GT, no, jedno z najpiękniejszych luksusowych GT na rynku w tym momencie. Mamy tak samo Continentala GTC Convertible. Też już auto, które można spotkać powoli na polskich ulicach. Idziemy dalej, bo tego jest dużo, nie ma co tracić czasu. I doszedłem do strefy, gdzie widzę auto, którego nazwy nawet nie znam, muszę się przyznać. Prato Orange. Nie wiem, jak to się nawet wymawia. Idę dalej, poza zainteresowaniem tak trochę. Właśnie widzę, że auta ruszają powoli na tor. Mamy AMG GTR-a Pro, ostatnie wcielenie. I auto, które mogliście oglądać w Genewie statycznie, no tutaj oczywiście jeździ GTR Roadster bez dachu. Tutaj nowość, Lexus LC w kabriolecie. Bardzo seksowny samochód, żałuję, że do tej pory nie miałem okazji się przejechać żadnym Lexusem LC. Mam nadzieję, że zdążę nadrobić zaległości. Pójdźmy do McLarenów. Pamiętacie, niedawno polska premiera tego samochodu. McLaren ma swój pomysł na auto typu GT. Silnik położony centralnie, nieco podniesione zawieszenie, ponad 600 koni, 320 km na godzinę. 600 LT Spider, no fantastycznie wygląda w tym kolorze. Jedno z moich ulubionych aut sportowych i cholernie szybkie 720S. Właśnie mnie przeganiają, żebym się tutaj przeniósł głębiej. Mamy Senne. Czekam na polskie egzemplarze Senne i powoli widzę, wyjeżdżają już Ferrari. Różne modele, popatrzmy i posłuchajmy dźwięku. O Jezus Maria, M6 w wersji Evo, coś wspaniałego. Za tym nie przepadam z Envo, chyba przez to, że ten spoiler cały czas się rusza na lewo i prawo, jest aktywna aerodynamika. Koenigsegg, znany, lubiany Agera RSN. Na stoisku Michelin jeszcze można spotkać Koenigsegga Jesko, którego oczywiście Wam pokażę. Chyba, a nie, jadą dalej. Popatrzmy, co tutaj będzie jechało dalej. W padoku myślałem, superkaru, chyba stanąłem w dobrym miejscu, będziemy mogli od razu obejrzeć wszystkie auta. Proszę bardzo. Jezu, co to było? W-Motors Fenrir, ok, nie jestem fanem tego typu wynalazków, no ale na pewno fani są. Z tego, co widziałem w testach tego auta na YouTubie. Zobaczmy co dalej. Ja się troszeczkę przemieszczę. Może mnie nie wyrzucą. Tutaj się schowam na boczku. Dobra, jedzie następne auto. Oj, wspaniały Ford GT
700-konny, wyczynowy, bez homologacji drogowej, z tego co wiem. Fantastyczne auto, mocniejsze od wersji o 200 koni, która startowała w Le Mans. No i oczywiście mocniejszy od drogowego. Nie pamiętam, ile powstanie egzemplarzy, ale jeszcze to auto postaram się dla Was oddzielnie nagrać. No, brawa! MT62! No, przepiękny. Przepiękny, świetnie brzmiący. Też kibicuję tej marce, żeby odniosła sukces. Zobaczymy, o, co jedzie dalej. Przypatrzmy się. Myślę, że to jest kolejny... Aha, to jest Regera. Koenigsegg z bezstopniową skrzynią biegów o mocy grubo ponad 1000 koni. Niesamowite auto. Wyobraźcie sobie, że tu się biegów nie zmienia, tylko jedzie do około 400 na godzinę bez zmian biegów. No zobaczymy, co tutaj jeszcze zostało w Superkarpadoku, bo to był pewnie pierwszy batch. No mamy Aventadora SVJ w kupecie. Wybaczcie mi tak szybkie tempo, ale tu po prostu nie da się tego zrobić inaczej. Na polskich drogach jest już trochę tego typu aut. Mamy najnowsze Evo Huracana w kupecie. I obok jest Lambo, którego ja jeszcze na żywo nie widziałem. Ono się nazywa SC18 Alstom. Proszę bardzo, przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej. Hardkorowa konstrukcja, przypomina mi troszeczkę Sesto Elemento. Jak zwykle drama na kołach, jeżeli chodzi o Lambo. Idziemy dalej. Tu nie ma co tracić czasu w Lamborghini, chociaż Lamborghini bardzo lubię. O, najnowszy chyba NSX z 2019 roku. W takim chyba w folii. Nie najszczęśliwszej moim zdaniem, ale co kto lubi. O, Huracan Evo w Spiderze też był pokazany w Genewie kilka miesięcy temu. Po prostu słuchajcie, Superkarpadok jest zorganizowany w tym roku przy samym wejściu, także ilość ludzi, tak jak widzicie, jest ogromna. To miejsce cieszy się wielką popularnością. Przejdę jeszcze kawałeczek do przodu, może nikt mnie nie ochrzani. Dobra, zobaczmy. O, jest Singer. Ależ to jest piękna maszyna. Ależ to jest piękna maszyna. Zwłaszcza jak się wkręca na obroty. I jeszcze jeden. Najnowszy Singer. Przypominam, auto warte 7 baniek. Coś niesamowitego. Słyszę, że odpalają się kolejne Porszaki. No patrzmy, co tu się dzieje w tym tłumie dalej. Tutaj mamy Porsche 930, tak. Ależ piękna 930, klasyczna. A po drugiej stronie nowy Moby Dick, czyli 935. Widzicie? 935 można wreszcie posłuchać. Było w Poznaniu, było ostatnio na Le Mans. Przypominam, że pod spodem mamy GT2 RS-a. I co ciekawe, ten włas w dachu, przez który można wyjść tutaj z tej strony. Dobra, przejdę kawałek dalej, ale zamieszanie. Najnowszy, widzę go po raz pierwszy, Cayman GT4. Wreszcie z wolnosącym silnikiem zrezygnowali z tego turbo 4-litrowym o mocy ponad 400 koni. Kręci się do ponad 8000 obrotów. Dobra, pewnie zaraz wyjedzie Spider, czyli jego brat, bez dachu. Tak samo widzę po raz pierwszy to auto. Znane osoby w środku. Wygląda to przepięknie. Dobra, idę dalej, bo mnie tutaj gonią. Trzeba się pilnować w Goodwood. Co tutaj mamy jeszcze po drugiej stronie? Dallara Stradale. Pozwólcie, że podejdę. Ostatnio Chris Harris jeździł tym autem, był zachwycony. Wyjeżdża. Zobaczmy. I za kierownicą chyba pan Franchitti, z tego co kojarzę, Dario. Bardzo fajna, barwna postać. Czytałem jego artykuły wielokrotnie w różnych gazetach. Przodu możemy rzucić okiem na tego Taga Turbo. No, panie Dario, zapraszamy do wyjazdu Dallarą. Ja będę mógł pokazać wtedy tył auta. Dobra, super lekki, szybki samochód. Tu się rozchodzi o masę, nie stricte o konie mechaniczne. No i tu już mamy... A, Singery widzieliśmy. Po tej stronie motocykle. Także taki... Nie za długi, nie za krótki film z Superkarpadoku, ale jest jeszcze jedno auto, które muszę Wam pokazać. No oczywiście, no przecież to jest Pagani Zonda R Evolution. Zobaczcie na te wszystkie kanardy i zabiegi aerodynamiczne. Chwalą się czasem na to, że Top Gear, minuta 8. Wow. Po prostu wow. Skrzydło.
kosmos, no. Przeogromne, nie zdziwię się, jeżeli tutaj będzie można w którymś miejscu spotkać samego Horacio, on się tutaj na tej imprezie pojawia, jeździ swoimi autami. Oczywiście silnik V12 AMG. To tyle na ten moment z Super Karpadoku. Idę pooglądać, co się dzieje już bezpośrednio na imprezie. Hej! Dajcie znać oczywiście, jeżeli byście chcieli, żebym jakieś auto pokazał bliżej, może będzie ku temu okazja, mam tu kilka takich smaczków, które sam zresztą chciałbym pokazać, no ale oczywiście Was chętnie wysłucham. Jeszcze takie dwa dodatkowe smaczki, które nie jeżdżą, ale możemy te auta podziwiać tutaj stacjonarnie. Zobaczcie, to jest Techart GT Street RS, no bardzo agresywnie wystylizowane Porsche z tymi wszystkimi dodatkami, które no niestety nie budzą jakoś specjalnie mojej sympatii estetycznej, bo kojarzą mi się z Mansory. To jest pewnie prasowany karbon, no ale tak czy inaczej, o, jest miłość do Porsche od małych lat. Tak czy inaczej warto to auto znać, warto je zobaczyć. I bardzo kontrowersyjny samochód, ponieważ to jest Mustang z napędem elektrycznym. Wiem, że Mustangi z tych lat na pewno kojarzycie z bulgoczącymi V8-kami, ja też. No, trzeba przyznać, że auto z zewnątrz prezentuje się naprawdę pięknie, ale czy z Mustanga, starego klasyka, fastbacka chyba, robić samochód elektryczny, no nie wiem, to już poddaję Waszej dyskusji. Ja do samego pomysłu nie jestem przekonany, natomiast auto z zewnątrz podoba mi się bardzo. Dobra, dalej, ależ tempo, ależ ogień.